21 października wspominamy świętą Laurę Montoya, dziewicę. Maria urodziła się 26 maja 1874 roku w mieście Jericho w Kolumbii. Ochrzczono ją jeszcze tego samego dnia. Miała starszą siostrę i młodszego brata. Gdy miała 2 lata, jej ojciec, który był lekarzem i kupcem, został zabity w wojnie domowej, a majątek rodzinny skonfiskowano. Z powodu biedy oddano ją na wychowanie jej dziadkom, a gdy miała 7 lat, do sierocińca, który prowadziła jej ciotka, siostra zakonna. Dopiero w wieku 16 lat mogła podjąć naukę. Była opóźniona, ale szybko ujawnił się jej talent literacki i pedagogiczny. Po uzyskaniu uprawnień pracowała jako nauczycielka, a po kilku latach została dyrektorką szkoły. Gdy z powodu zamieszek zamknięto szkołę, we własnym domu prowadziła przedszkole. Po unormowaniu się sytuacji społecznej kontynuowała pracę pedagogiczną. Równocześnie w czasie nauki opiekowała się chorą ciotką. Wtedy też czytała wiele książek o tematyce religijnej. Początkowo chciała wstąpić do zakonu sióstr karmelitanek, jednak szybko zrozumiała, że byłoby jej tam za ciasno. Zapragnęła zamieszkać z Indianami w niedostępnych lasach i głosić im dobrą nowinę. Plan był śmiały, ale dojrzewał w niej. Z kilkoma kobietami 14 maja 1917 roku założyła zgromadzenie sióstr misjonerek Maryi Niepokalanej i świętej Katarzyny Sienińskiej, aby nieść światło Ewangelii mieszkańcom lasów. Siostry wyjechały najpierw do miasta Daveiba, a potem udały się do buszu prosto do Indian. Biskup Maximilian Crespo Rivera z miasta Santa Fe de Antigua rozumiał ich specyficzne pragnienie ewangelizacji i błogosławił ich pracy, ale siostry spotykały się też z dużym niezrozumieniem i krytyką. Pod koniec życia siostra Laura dużo chorowała. Ostatnie 9 lat życia spędziła na wózku inwalidzkim. Zmarła w Medellin 21 października 1949 roku po długiej i bolesnej agonii. Gdy umierała, wśród Indian i Afroamerykanów w jej zgromadzeniu pracowało już 467 sióstr. W czasie beatyfikacji 25 kwietnia 2004 roku ojciec święty Jan Paweł II powiedział o niej: ta kolumbijska błogosławiona czuła się matką duchowną ludności tubylczej, której chciała ukazać miłość Boga. Natomiast papież Franciszek w czasie kanonizacji dopowiedział: święta Laura była narzędziem ewangelizacji najpierw jako nauczycielka, a potem jako matka duchowa tubylców, których obdarzyła nadzieją i przyjmując ich z miłością, której się nauczyła od Boga, prowadząc ich do Niego z pedagogiczną skutecznością, która szanowała ich kulturę i jej się nie przeciwstawiała. W swoim dziele ewangelizacji matka Laura stała się naprawdę wszystkim dla wszystkich, zgodnie z wyrażeniem świętego Pawła. Również dziś jej duchowe córki żyją i niosą Ewangelię do najbardziej odległych i potrzebujących miejsc jako swoista awangarda Kościoła. Ta pierwsza święta urodzona na pięknej ziemi kolumbijskiej poucza nas, byśmy byli wielkoduszni w stosunku do Boga. Byśmy nie żyli wiarą sami, jakby możliwe było życie wiarą w izolacji, lecz byśmy ją przekazywali, byśmy nieśli radość Ewangelii słowem i świadectwem życia w każde środowisko, w którym się znajdujemy. Gdziekolwiek żyjemy, trzeba rozsiewać życie Ewangelii. Uczy nas ona widzieć oblicze Jezusa odzwierciedlone w drugim człowieku, przezwyciężając obojętność i indywidualizm, które niszczą wspólnoty chrześcijańskie i nasze serce, oraz uczą nas przyjmować wszystkich bez uprzedzeń, bez dyskryminacji, bez niedomówień, ze szczerą miłością dając im to, co w nas najlepsze, a przede wszystkim dzieląc z nimi to, co mamy najbardziej cennego. A czyż tym nie są nasze dzieła lub nasze organizacje? Tym, co mamy najcenniejszego, jest Chrystus i Jego Ewangelia. Siostra Laura kanonizowana była 13 maja 2013 roku. Módlmy się.
Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Laury Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.